Cześć, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę z kolejnym chat make-upem. Będę testować głównie nowe kosmetyki, ale znajdzie się dzisiaj też gagatek, którego już testowałam i który mi się niestety nie sprawdził. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tego typu tematyką, to koniecznie ze mną zostańcie. Także tak jak widzicie, na mojej twarzy nie ma nic, są tylko pryszcze i pozostałości po pryszczach. Oprócz tego wyrysowałam też brwi, co zwykle robię przed nagraniami. A pewnie zadacie mi pytanie, skąd ten stan mojej cery? I już spieszę Wam z odpowiedzią, że winowajcą tego stanu jest podkład Huda Beauty for Filter. I za każdym razem, kiedy użyję tego podkładu częściej niż dwa razy pod rząd, to niestety tak masakrycznie mnie wysypuje. I ja przez to mam z tym podkładem takie love-hate relationship, ponieważ uwielbiam to, jak wygląda, ale nienawidzę jednocześnie tego, że później po takim maratonie z chudą robi mi się coś takiego i nie mogę tego wyleczyć przez 2-3 tygodnie. Także na razie dam sobie spokój z chudą, mimo że ją bardzo lubię, to niestety nie będę jej na razie używać. Będę używać innych podkładów mocno kryjących, które mnie nie zapychają. Także teraz opowiem Wam może jeszcze zanim zacznę makijaż, opowiem Wam trochę o mojej pielęgnacji, ale jeszcze zanim o pielęgnacji, to muszę Wam o czymś powiedzieć. Mam w planach zrobić filmik Q&A, także jeżeli chcecie zadać mi jakieś pytanie, to śmiało możecie to zrobić na dole w komentarzu. Robię ten filmik z okazji 100 tysięcy subskrypcji i mam ochotę zrobić taki chat make-up plus odpowiedzi na pytania. Także jeśli chcecie, żebym coś takiego nakręciła i chcecie zadać mi pytanie, to koniecznie zadajcie je tutaj na dole w komentarzu. Pamiętajcie tradycyjnie już, jak to jest u innych dziewczyn, które robią to regularnie, o tym, żeby przed pytaniem wstawić nawias kwadratowy i Q&A w środku, po to, żeby łatwiej mi było wyszukiwać Wasze pytania właśnie pod ten konkretny typ filmiku. No i dobra, opowiem Wam teraz na szybko, co robię, żeby moja cera wyglądała dobrze w długotrwałych, kryjących podkładach, ponieważ nie jest to proste dla cery utrzymać taki ciężki, obciążający podkład i wyjść w miarę bez szwanku. Teraz na twarzy mam dwa produkty, mam krem pod oczy oraz krem na całą twarz. I produkt, który mam na twarzy, to Kiehl's Ultra Facial Cream. I to jest cud, o którym muszę Wam opowiedzieć choćby kilka zdań. Miałam kiedyś wersję z SPF-ami właśnie tego kremu i niestety on mnie podrażniał. Coś w sobie miał takiego, że skóra mnie szczypała, więc przestałam go używać i nie zużyłam go do końca. A ten jest rewelacyjny. Pięknie koi podrażnioną cerę, świetnie ją nawilża. Jest bardzo treściwym kremem, ale jednocześnie nie kłóci się z podkładami żadnymi podkładami. Już z wieloma podkładami go testowałam i z takimi najcięższymi również i świetnie sobie radził i pięknie utrzymywał skórę w nawilżeniu i pozwalał mojej skórze wychodzić z noszenia takich długotrwałych podkładów bez szwanku. Także musicie go spróbować, jeżeli jesteście fankami mocnego krycia, długotrwałości, ponieważ jest naprawdę rewelacyjny. A kremem, który nałożyłam pod oczy, to jest Dr. G Active Firm Real Lifting Eye Cream i moim zdaniem ten produkt jest lepszy od kremu z Bobbi Brown, tego właśnie również pod oczy, do bardzo wymagającej skóry. Miałam już styczność z kremem Bobbi Brown i niestety nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Może dlatego, że już poznałam wtedy ten krem Dr. G i już go używałam i wiedziałam, co on potrafi. I moja skóra pod oczami jeszcze nigdy nie wyglądała lepiej jak po tym kremie. Także serdecznie polecam Wam te dwa produkty, ponieważ dają takiego kopa nawilżającego właśnie w momencie, kiedy chcecie używać mocno kryjących podkładów. Także teraz koniec o pielęgnacji, bo trochę się nagadałam. Przechodzimy już do makijażu twarzy. I z racji tego, że wspomniane wcześniej kremy nałożyłam już jakiś czas temu, to dołożę sobie jeszcze odrobinę nawilżenia w postaci bazy i to jest Farsali Unicorn Essence. Uwielbiam tę bazę, ponieważ świetnie nawilża mi cerę, dodaje mi właśnie takiego nawilżenia, poprawia stan mojej skóry i rewelacyjnie przedłuża trwałość makijażu. Także baza nałożona i dzisiaj szczególnie zależy mi na dobrym nawilżeniu skóry, ponieważ będę używać podkładu, z którym nie mam zbyt dobrych doświadczeń, dlatego że bardzo mocno mnie wysuszał, więc mam ochotę dać mu jeszcze jedną szansę, nakładając go na właśnie taką bardzo mocną, nawilżoną bazę. I mowa tutaj o podkładzie Urban Decay All Nighter, który niestety miałam już okazję testować i nie sprawdził mi się. Nakładałam go już kilka razy na różne sposoby i za każdym razem bardzo mocno zasuszał mi się na twarzy. I dzisiaj użyję koloru 1.0 oraz 0.5. Miałam kolor 0.5 wcześniej i już go testowałam, ale niestety jest dla mnie troszeczkę zbyt jasny. I o ile ten 0.5 mocno nie oksyduje, o tyle już 1 bardziej
bardziej, zdecydowanie bardziej ciemnieje, więc tak wymieszam je mniej więcej 1:1, może z przewagą tego 0,5, żeby mieć pewność, że mi zbyt mocno te podkłady nie ściemnieją. I dlaczego go używam? Dlatego, że dostałam ostatnio PR paczkę od Urban Decay, chociaż oni wiedzieli, że ja nie za bardzo lubię się z tym ich podkładem, ale no już dostałam kilka tych odcieni, więc stwierdziłam, że szkoda mi po prostu, nie wiem, wyrzucać, oddawać te podkłady. Spróbuję je jakoś wykorzystać i spróbuję się z nimi polubić. Także podkłady Urban Decay Onlighter nie dają mi o sobie zapomnieć, więc będę musiała dać im jeszcze jedną szansę, a nuż się uda i będą mi się sprawdzały. Także teraz wymieszam dwa kolory i będę aplikować je na twarz. I tak się ma 1:0,5, jest ciemniejsza i zdecydowanie szybciej ciemnieje i bardziej ciemnieje. Jest też taka cieplejsza, bardziej brzoskwiniowa, 0,5 jest ładnym, dosyć chłodnym beżem. Ojejku, i to co zawsze mi imponowało w tym podkładzie to jego krycie, zobaczcie. Ja poznałam to krycie jeszcze zanim wiedziałam, co to jest Kat Von D Locket Foundation albo Huda Beautiful Filter i już wtedy robiło to na mnie ogromne wrażenie, bo jest to bardzo mocno kryjący podkład. I z tego co pamiętam, to muszę z nim dosyć szybko pracować, ponieważ on lubi zastygać i zaczyna robić różne psikusy na twarzy. Także mam nadzieję, że ta ceremonia pielęgnacyjna, którą zrobiłam na początku, pomoże temu podkładowi się dobrze utrzymać i wyglądać ładnie. No zobaczymy. Podkład zaaplikowany i to, co muszę Wam przyznać, to to, że na takiej mocno nawilżonej bazie bardzo ładnie się rozkładał. Nie miałam większego problemu, żeby ładnie go rozprowadzić i żeby rozłożył się równomiernie. Więc może to dobrze rokuje, ponieważ kiedyś jak go testowałam kilkukrotnie, to za każdym razem tempo się rozprowadzał i już w momencie aplikacji żałowałam, że go nakładam. I teraz będę używać korektora z tej samej rodziny, Urban Decay Onlighter w kolorze Fair Neutral. I ja mam 4 kolory tego korektora, ten jest najjaśniejszy. I na początku myślałam, że będzie zbyt jasny, kiedy nałożyłam go pod oczy, ale z czasem ten korektor ciemnieje, więc trzeba mieć to na uwadze, ponieważ on ma dokładnie tę samą właściwość co Catrice Liquid Camouflage, czyli ciemnieje o dobry ton, 2 tony. Także najjaśniejszy w moim przypadku świetnie się sprawdzi. I to jest korektor o niesamowitym kryciu, ale jest dosyć suchy, więc w takiej właśnie przesuszonej, wymagającej skórze pod oczami może nie przypasować. Jego bezpośrednio pod oczami przypudruję, ponieważ nie chcę, żeby mi zastygał i żeby zbierał się w zmarszczkach. I użyję pudru Estée Lauder Perfecting Loose Powder. On przepięknie wygładza obszar pod oczami, ale niestety dosyć mocno odbija światło, ponieważ ma krzemionkę w składzie dosyć wysoko. Więc to jest jego jedyny, ale bardzo poważny minus, więc zastanowiłabym się na Waszym miejscu, czy chcecie go kupować. Ja trochę żałuję, nie wiem za bardzo jak mam go wykorzystać, ponieważ bardzo lubię efekt jaki daje, ale takim kosztem, jakim jest odbijanie światła w tak mocny sposób i nie tylko flesza, ponieważ wystarczy, że pod jakimś dziwnym kątem staniecie w ostrym świetle żarówki i już widzicie takie białe plamy pod oczami, co nie bardzo mi się podoba i nie da się tego w żaden sposób zdjąć. I całą twarz przypudruję pudrem Kat Von D Locket Setting Powder, ponieważ on pięknie rozświetla, nie daje efektu maski, co przy tym podkładzie mi się przyda, i pięknie odbija światło. Jedyny jego minus to to, że może podkreślać rozszerzone pory, ale dzisiaj przy tym podkładzie i przy tej kombinacji produktów raczej nie powinnam mieć jakichś bardzo rozszerzonych, przebijających porów, no ale zobaczymy. W każdym razie bardzo lubię ten puder właśnie przy takich mocno kryjących podkładach. Twarz przypudrowana, więc teraz przechodzę do jednej z moich ulubionych czynności w makijażu, czyli do bronzera. I mam 4 wystrzałowe produkty, których raz już użyłam i zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I są to bronzery marki Tune. To jest polska marka, która wypuściła już wcześniej świetną paletę Tune de Dur, którą kupiłam kilka miesięcy temu i która jest świetnie napigmentowana. To jest czysty pigment, no. Bardzo podobne te cienie są na przykład do Subculture z Anastazji, ale łatwiej się z nimi pracuje. A jeśli chodzi o te pudry, no to to jest marzenie. Użyłam wcześniej 2 pudrów, dzisiaj użyję 2 pozostałych i opowiem Wam trochę może o tych bronzerach, bo może będziecie się zastanawiać, który z tych pudrów wybrać. Każdy z nich jest trochę inny. I pierwszym pudrem w kolejności jest Cool Composer, czyli dosyć chłodny bronzer, który jest najchłodniejszy tak naprawdę ze wszystkich tych 4 pudrów. I tego pudru jeszcze nie używałam, ale ma bardzo fajny odcień. Myślę, że będzie dawał fajny cień bez takiego efektu
brudnego policzka, także za chwilę go przetestuję. Kolejnym pudrem jest Note Neutral, czyli już, tak jak nazwa wskazuje, puder neutralny, który również świetnie sprawdzi się do konturowania twarzy. Ja nim twarz konturowałam przedwczoraj i zrobił na mnie ogromne wrażenie, ponieważ te pudry są ani nie za mocno, ani nie za lekko napigmentowane, przepięknie się wtapiają w cerę i mam nadzieję, że na dzisiejszej mieszance podkładu, pudru i tak dalej również bardzo ładnie się to będzie rozkładać. One nie dają żadnej takiej, wiecie, dodatkowej faktury na twarzy. Praktycznie wygląda to tak, jakby ich nie było, ale są i pięknie się wtapiają w to, co już jest na twarzy. Także tutaj mamy kolor Note Neutral, który jest fajny, neutralny również do konturowania. Następny jest Tan Dazing, czyli już cieplejszy bronzer, który sprawdzi się u niektórych do konturowania, ale również do ocieplania twarzy. Na przykład jego użyłam ostatnio do ocieplania mojej twarzy i świetnie się sprawdził. On kolorem przypomina mi trochę Too Faced Chocolate, Milk Chocolate, o, ten bronzer właśnie. A czwarty jest troszeczkę inny od pozostałych, ponieważ zawiera drobinki i daje taką satynową taflę. Satynową taflę. To nie jest tafla. Daje taką satynową poświatę. O, tego słowa mi brakowało. Tak jak widzicie, on jest dosyć ciepły, chociaż bardziej bym powiedziała, że to jest puder neutralny ze złotymi drobinkami, które nie są tak duże, jakby się wydawało i na policzku dają właśnie efekt satyny. I dzisiaj użyję koloru Cool Composer, czyli tego chłodnego, którego jeszcze nie używałam, oraz Soundshine, czyli tego, który zostawia poświatę. O, widzicie, jak to ładnie wygląda? Okej, twarz wykonturowana, teraz delikatnie ją ocieplę tym satynowym pudrem. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o konturowanie. Przyznam, że zrobiłam to na szybko. Zajęło mi to tak naprawdę kilka chwil. Pięknie się to rozcierało. Pięknie się te pudry wtopiły w cerę. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i serdecznie Wam je polecam. Wszystkie kolory, bo każdy z nich jest wyjątkowy i myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Także teraz czas na rozświetlacz. Nie będę dzisiaj używać różu, ponieważ za bardzo podoba mi się ten efekt przybrązowienia skóry. I użyję dzisiaj jako rozświetlacza któregoś rozświetlacza z paletki Makeup Revolution Pro HD, która nazywa się Brighter Than My Future. To by się zgadzało, słuchajcie. I użyję chyba tego koloru, zmieszanego może z tym najjaśniejszym. Rozświetlacze nałożone, bardzo fajna paletka. Tak jak widzicie, mamy tutaj kilka rozświetlaczy, także myślę, że to jest produkt dla osób, które lubią się świecić i podejrzewam, że też nie jest jakoś bardzo drogo jak na Makeup Revolution. Okej, także teraz przejdziemy już do makijażu oka. Mam również kilka nowości i tańszych, i droższych, które chciałabym dzisiaj przetestować. I przede wszystkim będę dzisiaj testować paletkę Makeup Revolution Pro HD, która nazywa się Smolder i zawiera takie chłodne, przedymione kolory, fajne na przykład do smoky eyes. Jeżeli będzie fajnie nasycona i te kolory będzie można budować, to może to być fajna paletka właśnie do takich przydymionych, wieczorowych makijaży. Dzisiaj mam ochotę zrobić coś chłodnego. Ostatnio robiłam dosyć ciepłe makijaże, więc dzisiaj pójdziemy w chłodne tony. I przede wszystkim pod łukiem brwiowym nałożę ten beżowy cień. Następnie będę używać tego dosyć chłodnego brązu. I tego typu chłodnymi brązami będę konturować moją powiekę, później dołożę element koloru. No, powiem Wam szczerze, że całkiem mi się ta paletka podoba. Nie mam póki co do niej żadnych zastrzeżeń. Bardzo fajnie się ten kolor dokłada, buduje. Intensywność też jest w porządku, może to nie jest intensywność cieni typu Juvia's Place, że przyłożycie pędzelek do skóry i robi Wam się plama, którą ciężko rozetrzeć, ale fajnie można zbudować ten pigment i to mi się podoba. Trochę byłam ostatnio zrażona do tych cieni z Makeup Revolution przez te brokatowe paletki, które mi się nie sprawdziły i których nie lubię. Nie wiem, czy to już Wam mówiłam, ale jeśli macie ochotę kupić brokatowe paletki, no to raczej bym odradzała, ponieważ jakość tych cieni nie jest wcale taka dobra, jak się spodziewałam. Ale tutaj w tych Pro HD jest ok, naprawdę bardzo ok. Teraz mam ochotę użyć tego błotnistego, chłodnego brązu. On już jest naprawdę bardzo chłodny i dosyć ciemny. Ale intensywność jest całkiem. Tak jak widzicie, nie trzeba wielkiego wysiłku i buduje całkiem fajny makijaż. Zbuduję od razu dolną powiekę i użyję dokładnie tych samych cieni.
Także ja jeszcze poza kamerą delikatnie wzmocnię ten makijaż w zewnętrznych kącikach, dołożę odrobinę czerni i mam ochotę zrobić half cut crease, więc pewnie chwycę zaraz za płaski pędzelek z Hulu oraz odrobinę korektora i odetnę sobie tę przestrzeń, żeby ten makijaż był taki precyzyjny i fajnie wyrysowany, lekko graficzny i żeby po prostu wyglądał schludnie i całkiem ciekawie. Okej, odcięcie gotowe i tak jak widzicie, nałożyłam korektor i ta powieka jest dosyć mocno rozbielona, to dlatego, że na wierzch tego korektora wylądował biały cień, akurat z Kat Von D paletki Metal Matte. Teraz przejdziemy do aplikacji cieni Urban Decay i tak jak powiedziałam, użyję tego niebieskiego metalicznego cienia. I tak jak widzicie, nakładam go na tę zewnętrzną część mojej ruchomej powieki. No nie jest to aż tak metaliczny cień, jak się tego spodziewałam. On daje więcej pigmentu niż takiej metalicznej tafli. Jeśli chodzi o tę niebieskość, to nie jest ona jakoś bardzo mocno zachwycająca, to mówię Wam szczerze. Teraz użyję czerni z tej samej palety, bo jednak chciałabym wzmocnić trochę zewnętrzny kącik. Tak, i czerni jest bardzo dobrej jakości w tej palecie. I teraz na moją ruchomą część powieki wklepię glitter primer z NYXa, ponieważ chcę, żeby cienie, które nałożę, te metaliczne cienie, które nałożę, lepiej się prezentowały niż ten niebieski. Chciałabym, żeby trochę mocniej odbijały. I teraz użyję ten bardzo jasny niebieski opalizujący kolor. A w wewnętrznym kąciku zaaplikuję ten jasny opalizujący na zielono rozświetlający cień. I teraz użyję, tak jak widzicie, niebieskiego eyelinera. Jest to eyeliner z NYX, metaliczny Studio Liquid Liner w kolorze Extreme Blue. A teraz na dolną powiekę, żeby dopełnić to bazowe cieniowanie, w wewnętrznym kąciku zaaplikuję metaliczny różowy cień z paletki Urban Decay. Cieniowanie skończone i teraz będę tuszować rzęsy i przyklejać sztuczne. Jeśli chodzi o maskarę, której dzisiaj użyję, to będzie Bad Girl Bang z Benefitu. Bardzo fajna maskara, chociaż ona nie robi jakiegoś wielkiego efektu wow na moich rzęsach. Znaczy ona bardzo ładnie pogrubia, ale trochę jednak mimo wszystko skleja mi rzęsy. Ale może to dlatego, że po prostu mam takie cienkie, krótkie kikuty, które łatwo się sklejają. Ale naprawdę całkiem przyjemnie mi się jej używa. Przede wszystkim dlatego, że ma fajną silikonową szczoteczkę i jest bardzo trwała. Teraz będę przyklejać sztuczne rzęsy i użyję Huda Beauty Diesel. Makijaż oczu skończony, także teraz może streszczę na szybko, jak używało mi się tych dwóch paletek. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona tą paletką Make Up Revolution. Na pewno będę jej używać, ponieważ ma całkiem fajną pigmentację, fajnie się rozcierają te cienie, ładnie wyglądają, no może nie są to takie 100% maty, ale taka paleta na co dzień, czy do szybkich makijaży, jak również do ciemniejszych, wieczorowych, na pewno mi się przyda, bo to są właśnie kolory, które fajnie podkreślą moją urodę i na pewno będę korzystać z tej palety jeszcze nie raz, nie dwa, nawet tutaj na kanale. Jeśli chodzi o paletkę z Urban Decay, to ja się spodziewałam, że te cienie będą trochę bardziej metaliczne. One dają więcej koloru niż tej metalicznej poświaty. Ma to swoje plusy i minusy. Minusem jest na pewno to, że jeżeli poszukujecie metalicznych cieni, no to one nie są w 100% metaliczne, one są bardzo subtelnie metaliczne. Ale jeżeli z kolei nie lubicie takich bardzo metalicznych cieni, jak na przykład te z Juvia's Place, bądź pojedyncze cienie z Make Up Geek, te foliowe, to myślę, że jest to fajna paletka dla Was, szczególnie, że te 5 cieni bardzo, bardzo, bardzo przypominają mi właśnie te rozświetlacze z Kat Von D, więc można mieć więcej produktów za, podejrzewam, podobną cenę, co właśnie ta paletka rozświetlaczy z Kat Von D. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie z tą paletką. Ona jest przepiękna, przepięknie wygląda. No naprawdę uczta dla oczu. No a teraz przejdziemy już do makijażu ust i mam dwie nowości, właściwie jeden produkt, ale w dwóch kolorach. I ja te konkretnie dwa produkty kupiłam przez Asię Maksineczkę. Pozdrawiam Cię, jeśli mnie oglądasz. Jest to Maybelline Superstay w kolorze 30 i 20. Ja zamówiłam te pomadki na e-perfumy, bo jeszcze nie są niestety dostępne w naszych drogeriach, ale mam nadzieję, że jeżeli mi się sprawdzą, to będę mogła dokupić jeszcze inne kolory już stacjonarnie w Rossmanie, czy w Hebe, czy gdziekolwiek. No i słuchajcie, dlaczego ja kupiłam te pomadki? Dlatego, że kiedy zobaczyłam, jak Maxi pokazywała się na Instastory, gdzie miała tę pomadkę 8, 10, czy może nawet kilkanaście godzin na ust.
ustach i sobie tak na nią popatrzyłam i pomyślałam, kurczę dziewczyno, moje usta bezpośrednio po aplikacji pomadki nie wyglądają tak dobrze jak twoje po 12 godzinach, więc stwierdziłam, że muszę mieć te pomadki i muszę spróbować i sprawdzić, czy faktycznie one są tak bardzo długotrwałe, nie rozlewają się w kącikach ust. Ja mam ten problem, że zwykle ślinie się w zewnętrznych kącikach ust i te pomadki mi się zwykle rozpływają właśnie w kącikach, szczególnie jeśli coś jem, piję i tak dalej. I myślę, że użyję koloru 30, ponieważ Maxi pokazywała już tę 20, więc nie ma co się powtarzać. Zresztą do mojego bardziej pastelowego makijażu w niebieskościach i różach bardziej będzie pasował ten różowy kolor. Robiłam swatche tych pomadek i słuchajcie, zauważyłam, że naprawdę są bardzo trwałe. To jest coś na pograniczu tintu a pomadki. To nie jest taki rzadki, bardzo wżerający się tint w usta, więc może nie będzie aż tak mocno wysuszająca, ale też nie jest to pomadka typu takich gumowych, ciężkich, które obciążają usta, także myślę, że ta konsystencja faktycznie fajnie rokuje. Poza tym bardzo ciężko było mi zmyć te swatche, nawet pocierając rękę olejkiem. Zaaplikowałam tę pomadkę i muszę przyznać, że było to bardzo proste zadanie. Zrobiłam to tak naprawdę w 3 minuty wraz z wyczyszczeniem wewnętrznych kącików, także bardzo mi się podoba to, jak to teraz wygląda. W pierwszej chwili myślałam, że ona nie zastyga, ale teraz czuję, że już praktycznie zastygła w 100% i mogę absolutnie komfortowo rozmawiać i nie mam takiego poczucia, że zaraz wejdzie mi na zęby, czy zrobi jakąś krzywdę, że się rozleje i tak dalej. I uczucie na ustach jest takie lateksowe, ona się nie odbija, czuć ją trochę na ustach, ale jednocześnie też czuć, że ona się z nich nigdzie nie ruszy. Naprawdę bardzo dobrze na ustach siedzi i bardzo mi się podoba to, jak wygląda, nie mogę przestać gapić się w podgląd. Także póki co jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i jestem ciekawa, jak ta pomadka poradzi sobie w takim codziennym życiu, jedzeniu, piciu i tak dalej. Na pewno Wam się pokaże po kilku godzinach, mamy teraz godzinę 16:08, tradycyjnie kończę zwykle nagrywać właśnie o tej godzinie, także spotkamy się koło północy, może pierwsza w nocy, żeby podsumować to, jak ten makijaż się utrzymał. Na ten moment mogę powiedzieć, że niesamowicie podoba mi się ten kolor, jest przepiękny i na pewno jeżeli ta pomadka mi się sprawdzi, to dokupię sobie jeszcze inne kolory. Jeśli chodzi o cieniowanie, to tak jak powiedziałam, jestem pozytywnie zaskoczona paletą Make Up Revolution. Trochę mniej jestem zaskoczona paletką Urban Decay, ponieważ myślałam, że będzie troszeczkę bardziej metaliczna, ale też nie jest zła. Myślę, że będę jej używać i bardzo podoba mi się to, jak ten podkład na ten moment wygląda na mojej twarzy, ponieważ nie zasuszył się tak mocno, jak zwykle to robił. I muszę przyznać, że tak czuję, że już usiadł na twarzy i że się z niej nie ruszy, także jestem ciekawa, jak poradzi sobie przez te 8-9 godzin na mojej twarzy. Nie wlazł mi póki co w żadne zmarszczki, nie starł się, mimo że aplikowałam na początku podkład, a całe cieniowanie włącznie z dotykaniem mojej twarzy ręką miało miejsce. Także no, póki co podoba mi się to, jak to wygląda. Może po prostu miałam złe przeżycia z tym podkładem, dlatego że moja twarz była niewystarczająco nawilżona. Albo po prostu ten krem jest taki idealny. Także to by było wszystko na ten moment. Spotkamy się za kilka godzin z podsumowaniem tego, jak ten makijaż się utrzymał. Także do zobaczenia. Cześć kochani, wracam do Was bardzo, bardzo późno, jest godzina 2:14 i postanowiłam, że przetrzymam ten makijaż maksymalnie długo, więc minęło jakieś 10 godzin od aplikacji tych wszystkich kosmetyków i tak jak widzicie, makijaż wygląda całkiem nieźle. Wezmę lusterko, przyjrzę się i zobaczę, co się zmieniło. No, pomadka, powiem Wam szczerze, utrzymała się rewelacyjnie i to naprawdę prawie w stanie nienaruszonym. Zjadłam dzisiaj naprawdę dużo tłustych rzeczy i niezdrowych, więc liczyłam, że w kącikach mi się dosyć mocno rozmarzę. A nie! Jest naprawdę w stanie bardzo dobrym. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to może trochę wokół nosa się zważył, ale generalnie trzyma się bardzo dobrze. Kontur, jak i rozświetlacz, tak jak widzicie, trzymają się tak jak w momencie, kiedy to zaaplikowałam. Jeśli chodzi o oczy, to ja nie widzę żadnej zmiany. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ten makijaż dzisiaj wygląda. Szczególnie jestem zaskoczona tą pomadką, bo no ja zawsze mam problem z pomadkami, zawsze się ślinie i zawsze później ta pomadka mi się dosyć mocno rozmazuje. Dzisiaj, tak jak widzicie, utrzymała się super, a minęło już no, 10 godzin, chyba około 10 godzin. Już jestem tak padnięta, że kończę ten filmik, ponieważ nic mądrego już Wam dzisiaj nie powiem. Idę spać, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa!